Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów, na który mam nadzieję wbijemy w końcu 500 level i po prostu zakończymy przygodę z tą postacią, tak samo jak zrobiliśmy na Paladynie, tak samo jak zrobiliśmy na Berserku. No i co mogę powiedzieć, dużo ostatnio było filmów z Wojownika, spamowaliśmy tym Wojownikiem, kto go nie lubi, no to niestety miał troszeczkę taką przerwę od filmów, można by powiedzieć, no ale nie ma co się dziwić, były wiadomo, nowy serwer startował, w dalszym ciągu tam się bardzo dużo dzieje, no a jednak na innych kontach jest już dość, no powiedzmy nudno, nie? Zwłaszcza to stopowanie lochów i tak dalej, no ale dzisiaj mamy przerywnik. Przerywnik w postaci właśnie potężnego łowcy demonów, no i zobaczymy, czy w ogóle dobicie tego 500 levela nam się uda, dlatego że zerknąłem, kto był wczoraj na streamie, ten wie, na procenty już wczoraj, nie są jakieś wybitne, no ale może tutaj jakiś łokieć na enter i po prostu na siłę dopchamy ten 500 level, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie, możecie wbijać na Discorda dla widzów, możecie wbijać na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie, na Instagramka oczywiście również, no i co, piszcie komentarze, piszcie jak wam idzie generalnie w gierce, jaka jest wasza najlepsza postać i tak dalej, i oczywiście tak jak mówię, najważniejsze to ta łapa w górę i sub z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. I okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Co dzisiaj chce Wiedźma? Widzę, że chce trinkety. Jeszcze tu sobie powrzucam, żeby wiadomo, troszeczkę statystyk dopchać, chociaż no na tym etapie 10 statystyk w tą czy w tą za wiele nie robi. Oczywiście bardzo fajny serwer, bardzo fajna gildia, którą przyszło mi prowadzić, no już tak jak mówię, ponad 2 lata, bo tyle już właśnie tutaj gramy. Zresztą jak widzicie, start był 3 kwietnia, czyli już mamy no 2 lata i ponad 1 miesiąc, więc myślę, że spoko, ale na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Na początek to dobrze by było ten 500 level po prostu wbić. Dobra, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Podkę niech będzie, że sobie użyjemy, nie ma to tak naprawdę znaczenia. I okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Tak jak mówię, postać, jeżeli nam się uda dzisiaj to dobić, pokażę wam na koniec, wszystko wam opowiem. Natomiast czy mamy tutaj wszystko przede wszystkim zaczarowane i ulepszone? Muszę sobie zerknąć, żeby po prostu potem nie było jakiegoś kwasu. No statystyki mamy takie, więc mocne. Od 2,5 miesiąca nie robiłem tu w ogóle lochów. Zaraz wam zresztą pokażę, kiedy ostatnio. Zresztą no, ostatnio jak były lochy, to mieliście po prostu z tego filmik, ale tak czy siak zerkniemy tutaj. Także bardzo dużo, bardzo długo tak naprawdę. No ale mówię, jednak nie mamy jakichś tych procentów bardzo fajnych. O, tu na przykład buciki nieulepszone, dobrze jest to zrobić. Tutaj cyk, tutaj mamy wszystko tak jak być powinno, dokładnie. I na koniec można by powiedzieć, że najważniejsza Kunegunda. Zobaczmy, czy również wszystko jest ulepszone razy 2. Dokładnie, tutaj również mamy razy 2 i wszystko jest tak jak być powinno. Dobra, czyli możemy do tych lożków lecieć. Oczywiście przeskanowałem sobie, tak jak mówię, postać na w tym SF Toolsie, w tym symulatorze lochów. No i powiem wam, że nie jest to wcale takie kolorowe, jak mogłoby być. Dlaczego? Ano dlatego, że jak sami widzicie, tutaj ostatnio robiliśmy lochy 25 lutego, czyli tak jak mówiłem, już około 2,5 miesiąca tych lochów nie ruszamy, no a procenty mamy w tym momencie takie. Już mówię wam od góry, przede wszystkim nordyccy bogowie to jest 0,64%, na Hemoridor mamy 0,44%, na tych idoli, z którymi tak naprawdę największe nadzieje pokrywałem, można by powiedzieć, czy jak zwał, tak zwał, chciałem być mądry, mamy 0,16%, więc no tutaj już może być ciężko. No i na szkołę magii, gdzie mamy maga już ostatniego bossa, mamy 0,00, czyli tam może, nie wiem, na powiedzmy 500 tysięcy prób około 5 załóżmy weszło, czy tam nawet mniej, no nieważne. Natomiast jeżeli chodzi o górę Olim, no to jest not possible. I jeżeli chodzi o tą karczmę mrocznych sobowtórów, to jest również not possible. No a jak sami widzicie, zresztą pewnie wiecie, kto tam ogarnia bardziej, no nie trzeba w sumie bardzo ogarniać, no ale rozumiecie, to musimy pokonać około 6 lochów, żeby udało nam się ten 500 level wbić. No zobaczymy, tak jak mówię, największą nadzieję pokrywam tutaj właśnie w tej karuzeli z idolami, ale ją sobie zostawimy na koniec. Na początek będziemy klikać to, na co mamy najfajniejsze procenty, czyli to są nordyccy bogowie. Tu mamy 8 na 10. 9 to jest chyba Berserk, on też raczej powinien paść, no i może tego 10 by nam się również udało pokonać. No zobaczymy, tutaj tak naprawdę jest bardzo duże RNG, wiadomo, że ten łowca demonów nie jest wcale taki zły w lochach, także no powinno tu siąść. No ale właśnie, zobaczymy. Oj, zobaczcie, bardzo szybko nam się udało. Okej, to jest dobry prognostyk, można by powiedzieć, dobry początek odcinka, bardzo fajnie, coś tutaj mamy na inteligencję, od razu sobie zerkniemy. Plus 25, no możemy wymienić, zawsze to tam może coś pomoże, wiadomo jak to wygląda, no a jednak lepiej
W sumie to dokładnie, musimy wymienić. Lepiej to mieć, skoro i tak już tu będziemy kończyć, więc nie ma sensu. Wiadomo, żeby tam się jakoś szczypać, bo tylko 20 statystyk może akurat pomoże. No i dobra, gemiki jakie mamy? Zresztą no widzicie statystyki, no ale najmocniejszy gem 1707. Tutaj raczej po 1600 plus mamy wszystko. Na Kunegundzie raczej podobnie. No na Kunegundzie nie. Co prawda, no taka średnia 1500, powiedzmy 80 bym powiedział. Średnia jej kamyków. Tutaj mamy, no tak około 1500 mają nasze pachołki. Wiadomo, że najmocniejsze lecą na nas, ale oni też mają je na bardzo fajnym poziomie, tak więc no myślę, że nie ma co narzekać. Więc okej, okay, poczekajcie. Ja sobie może to pozapisuję od razu. Tu już możemy odznaczyć, dlatego że to już oglądaliśmy na ostatnim odcinku. No i co? Kolejna postać nam odpadnie. Wczoraj na streamku w ogóle się zrodził bardzo fajny pomysł odnośnie nowej serii. Skoro teraz nam zostanie tak naprawdę tylko, no liczyć druida to cztery postacie tylko i wyłącznie, skoro nam zostaną i skoro będziemy, tak jak mówię, no i tak robimy tam na magu i na zabójcy póki co tylko i wyłącznie lochy, to zrodził się fajny pomysł, żeby założyć sobie na którymś z kolejnych serwerów, oczywiście jakiś tam pomiędzy W56 a W59, no bo na W60 to już chcę znowu zagrać sobie na nowo, na poważnie bardziej, zrodził się fajny pomysł, żeby zrobić gildię. Po pierwsze samych łowców demonów. Gildia będzie oczywiście dla widzów, więc ja ją sobie tam założę, ale bez żadnego tryhardowania. Kto będzie chciał, to sobie kupi jakiś pakiet. Kto będzie chciał, to sobie pogra free to play. Nie będziemy tam w ogóle na to patrzeć. Jedyny wymóg to tak naprawdę będzie to, żeby być oczywiście łowcą demonów. I druga sprawa to będzie... no i wiadomo, aktywność, nie? Żeby nie było tak, że ktoś wchodzi raz dziennie na 5 minut, tylko żeby nawet te free to play, żeby coś tam no grał, nie? Żeby nie zajmowało slota komuś, kto może gra aktywnie, a na przykład, no wiadomo jak to wygląda, nie? Ale mówię, dowolność, jeżeli chodzi o pakiety, free to play wchodzi w grę i tak dalej, i tak dalej. No i ja dodatkowo dorzuciłbym sobie do tego, żeby iść od pierwszego levela na golda tym łowcom demonów. Myślę, że to fajny pomysł, dobra, no i siadło, tak myślałem właśnie. Myślę, że to dość fajny pomysł, w sumie tak jak mówię, wspólnie na streamku na to wpadliśmy, bo jednak, tu bardzo fajny pasek, bo jednak no już się będą powoli kończyć, właśnie odchodzi nam coraz więcej postaci, coraz mniej będzie do roboty, to nie będzie żadna seria, żeby tam się jakoś napinać, to będzie taki eksperyment, nie dość, że łowca demonów, to jeszcze na, od pierwszego levela na golda, wiadomo, to nie będzie jakiś tryhard, po prostu do tryhardowania mamy postacie, więc może teraz pora na coś for fun i razem z widzami, uznałem, że to jest naprawdę fajny pomysł, oczywiście subiki na Twitch bądź też wspierający na YouTubie, chociaż preferuję suby na Twitchu, dlatego że tam faktycznie macie jakieś korzyści, a tych wspierających to ja tak wiecie, są bo są, ja to tego w ogóle nie promuję, to oczywiście mają wstęp jako pierwsi, można by powiedzieć, tak będzie, który to będzie serwer, jeszcze wszystko ogłoszę i tak dalej, jeszcze wszystkie szczegóły dogadamy, no ale jednak myślę, że to będzie fajny pomysł, żeby teraz tak od tego, zamiast grać tak od linijki, jak ja przeważnie robię na tych postaciach, to może jakieś ciekawe eksperymenty sobie porobić, no bo dlaczego by nie, zwłaszcza, że tak jak mówię, sporo tych postaci nam jednak mimo wszystko odejdzie, więc pora się pobawić. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie też i możecie, może jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły, to również sobie tam możecie napisać, może weźmiemy pod uwagę, może jakiś ten pomysł udoskonalimy, powiedzmy, no zobaczymy jak to po prostu wyjdzie, nie? Także piszcie. No i kolejna sprawa, ostatnio wczoraj o 12 wrzuciłem wam film, wczoraj? Tak, wczoraj wrzuciłem wam film, taki zapis z live'a, z klikania lochów właśnie na Wojowniku. Wyraziliście raczej pozytywne opinie, nie wiedziałem czy wam się to spodoba, bo jednak, no wiadomo, teraz jak prowadzę odcinek to gadam do was, to jest zupełnie inne niż ja tam sobie gadam z czatem. Co prawda czat jest na tym nagraniu, więc to też spoko, że każdy może tam widzieć, co kto pisze, do czego ja się odnoszę i tak dalej. No ale w każdym razie nie wiedziałem, czy wam to przypadnie do gustu, a raczej opinie są z tego, co widziałem, pozytywne. Raczej wam się takie zapisy podobają, więc będę tego po prostu robił więcej. Wiadomo, że main content, na przykład jak to dobijanie 500-nego, sobie zostawimy tutaj na YouTube'a, natomiast no jak coś dłuższego, to jakieś weekendy epickie, jakieś może klikania legendarnych lochów, co bardziej jednak na streamki pasuje, aniżeli tutaj właśnie na tego YouTube'a, na odcinki, to potem takie zapisy będę wrzucał, wiadomo, jak tam mamy jakiś stream z klikania awki czy coś, no to nie ma sensu, ale takie najciekawsze momenty jak najbardziej mogę wam potem po części zmontować i po prostu wrzucić. Dużo osób też pisało, w sensie no nie dużo, ale kilka osób pisało, że spoko, bo
akurat nie byli na streamku wtedy i sobie mogą teraz obejrzeć. No dla mnie, tak jak mówiłem, jest to sytuacja win-win, bardzo cieszę się, że wam się to podoba, bo jednak myślałem, że dużo osób może zniechęcić troszeczkę, no ale mówię, no jakoś to będę chciał pogodzić, a chyba lepsze jest coś takiego niż nagrać wam po prostu podsumowanie i opowiadać, co się działo, co robiliśmy, co się działo i tak dalej. Podsumowania też są w miarę okej, no ale jednak wiadomo, chyba lepiej jak widzicie sami, jak to wszystko wyglądało. Zresztą dużo osób też w ogóle pisało, że fajny vibik, dlatego że nie jestem family friendly, tak jak na odcinkach, tylko po prostu na streamach, no coś tam sobie od czasu do czasu przeklnę, coś tam bardziej luźniej gadam i tak dalej, wiadomo, no ale jednak to taki argument, nie jestem przekonany, bo w sumie różnicy dużej nie ma, oprócz tego, że po pierwsze się odnoszę do wiadomości czatu, no teraz nie mam wiadomości czatu, więc muszę gadać jakby do was po prostu. No a druga sprawa to, że w takich normalnych odcinkach nie przeklinam, a na streamkach od czasu do czasu mi się zdarzy, nie? Dobra, widzę, że tego surtra chyba nie mamy jak ubić póki co. Fajnie, że nam już padły dwa lochy, zostaje nam jeszcze 4 tak naprawdę do ubicia, żeby jakoś tutaj ten 500-ny, powiedzmy, dogramolić się do niego. Specjalnie to zrobiłem po weekendzie epickim, po weekendzie expa. Powiem wam, że chciałem to nawet zrobić przed, ale patrząc na to, jakie mam procenty na te lochy, to dobrze, że tego nie zrobiłem przed, no bo jednak nagrywać taki odcinek i nie wbić koniec końców tego 500 levela troszeczkę słabo, chociaż w dalszym ciągu nie wiem, czy dzisiaj nam się uda wbić, no ale zobaczymy. Dobra, mamy tego surtra, ale tak jak mówię, powiedzmy, że jeszcze z 80 grzybków na niego. Ja tu może trochę bardziej przycisnę ten enter, bardziej przyspieszę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i jeżeli oczywiście nie pójdzie, to później polecimy bodajże do Hemoridoru, chyba na niego mamy kolejne fajne procenty, no a ewentualnie do surtra wrócimy. Chociaż pamiętam na przykład na berserku, że ten surtr, mimo że jest berserkiem, to jednak jest ciężki, nie? No zobaczcie, on ma tutaj ponad 2 miliardy HP, prawie 230 tysięcy siły, więc no potężny zawodnik, no i jako berserk wiadomo, jak tam jakieś hity nam się rozpędzi, no to jednak no będzie ciężko, nie? Nie ma co ukrywać. Co do Karuzy z idolami, wczoraj na streamku również tam robiliśmy taką mini analizę, głównie Koksu robił, no i z tego co wiem, nawet jakbyśmy tego IPR przeklikali, to jest tam na niego, tak jak mówiłem, 0,15%, to chyba kolejny albo jeszcze następny to jest Mandzio. Mandzio jest paladynem, no i niestety wiadomo, jak działa paladyn w Łowce Demonów, kto oglądał filmik, ten wie. Dobra, już przesadziliśmy, kto oglądał filmik, ten wie z mojego porównania klas postaci, no to jednak może nie być wcale tak łatwo, żeby po prostu tego Mandzio sobie rozwalić, bo ten Fireball może nam dużo robić. O kurde, jaka tam bliska próba. Także no zobaczymy, nie? Zobaczymy, no jednak po prostu nie ma co zgadywać, no byleby dobić ten 500 level. Ja tutaj nie chcę zamykać karuzeli ani nic, po prostu chcę zrobić te 6 lochów, w tym momencie już tylko 4, żeby ten 500 dobić i tyle. Na tym zakończam, tak jak mówiłem, zostawiamy sobie postać na 500 levelu, żeby to wyglądało ładnie, no i wszystko, nie? Co do Łowcy Demonów, no gram już na nim ponad 2 lata, myślę, że w końcu można jakąś opinię wydać. No co, lożki jak najbardziej ok, chociaż bardzo zbliżone do Zwiadowcy, bym powiedział, więc no tutaj jednak kto preferuje coś takiego, to polecałbym Zwiadowcę. Znowu 13 milionów, no nie, polecałbym, tak jak mówię, Zwiadowcę. Natomiast no PvP wszyscy wiedzą, klasa mem w tym momencie i powiem wam, że no jeżeli chodzi o PvP, jest po prostu tragiczny. Ale ciekawostka, na Twitchu Shakesowym są organizowane takie od czasu do czasu jakieś tam Q&A czy coś takiego z różnymi osobami. Ostatnio, w sensie ostatnio, już jakiś czas temu, co wam wrzucałem skrót, była rozmowa z takim jakby szefem z Playa Games, można by powiedzieć. Teraz rozmowa była takie Q&A ala z jak on się KO771 czy coś takiego. To jest tam niemiecki koma, on tam ogarnia niemieckie forum i tak dalej. Również też jest supporterem. W każdym razie był jakiś temat. Ja tego nie widziałem jeszcze na własne oczy, ale ludzie pisali, więc no musiało tak być, bo raczej by sobie nie wymyślili, że podobno coś ma być robione z tym Łowcą Demonów. W ogóle z tego, co tam zrozumiałem, to pomysł ma być taki, żeby po prostu odpalić znowu serwer beta. Dobra, siadło. Znowu odpalić serwer beta, tylko że na tym serwerze beta będą sami Łowcy Demonów, nie? I żeby to testować. No powiem wam szczerze, że biorąc pod uwagę, że jak to ma mieć prawo bytu, powiedzmy, skoro no nie będzie można porównać z innymi klasami, bo po prostu wszyscy będą grać tym Łowcą Demonów. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać, nie mam pojęcia, jak to będzie działać, powiem wam.
W każdym razie zobaczymy, czy to się potwierdzi, czy w ogóle coś takiego zrobią, czy to w ogóle sobie żartowali, czy coś, no nie wiem, zobaczymy, ale moim zdaniem dość ciekawe, z tym, że obawiam się troszeczkę tego, tu jest w ogóle znowu wojownik i znowu jakiś potężny, ale dobra, klikamy, może jakieś połączenie moje Kune i Kunegundy tutaj zdziałamy i go również pokonamy, no ale tak jak mówię, jeżeli właśnie o to chodzi, pomysł ciekawy, tylko obawiam się, że jak już się wezmą za tego łowcę demonów, to znowu go zrobią zbyt broken, nie, w sensie takim, że znowu będzie przesadzony i będzie tam jakoś zbyt mocny. No nie mam pojęcia, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No ale w każdym razie czekam ze zniecierpliwieniem, czy coś takiego się w ogóle pojawi i tak dalej. No to może być ciekawe, nie? No ale przynajmniej na ten moment, w tym momencie, gdy ja to nagrywam i gdy jak ten łowca wygląda na serwerach normalnych, nie tam żadnych testowych, to po prostu jest w PvP bardzo, bardzo słabiutki. Wiecie co? Może ja po prostu sobie zerknę procenty, bo tak klikać bez sensu to też nie ma sensu, że tak powiem. Tylko po prostu znowu sobie szczytam postać, zerkniemy procenty i zobaczymy jak w tym momencie to wygląda. No pokonaliśmy już lochy, na które mieliśmy największe szanse, tak więc teraz różnie to może, tak jak mówię, wyglądać, jeżeli chodzi o tego łowcę. No a jednak mimo wszystko jeszcze 3 lochy, chcąc nie chcąc, musimy pokonać. Dobra, ładuje pingwinek, no i okej, o Boże, ale dramat. Na Ipierre mamy 0,16%, na Hemoridor mamy 0,04% i na tego Surtra mamy 0,01%. Oj, no robi się nieprzyjemnie, no wbić tutaj level z kalendarza albo zawki jakoś tam na dniach, chyba średni pomysł moim zdaniem, no ale co mogę poradzić, dobra, no to klikamy tego Ipierre, zobaczymy jak tutaj z nim pójdzie. No to jest jednak karuzela z idolami, tu przeważnie naszymi blokami był maga i Pierre to jest zwiadowca, więc przy jakiejś odrobinie szczęścia, powiedzmy, jakiejś tam większej ilości uników Kunegundy czy naszych odrodzeń, no on powinien paść, no ale zobaczymy, no nie pozostaje nam chyba nic innego jak właśnie jego klikać, dlatego że no nie mamy, jak sami widzicie, za dużych procentów. Myślałem, że na tego Necromancera jeszcze mamy jakieś fajne, że jego sobie pokonamy i potem nam zostanie jeszcze 2 lochy w karuzeli z idolami, no ale jak widzicie, nie jest to wcale takie proste. Na Paladynie, jak się nie mylę, chyba też podobnie to wyglądało. W sensie też tam strasznie mieliśmy problem, żeby ten 500 docisnąć, ale powiem wam szczerze, że jestem zdziwiony. Tu jeszcze w ogóle zerknę, jak to wygląda. No właśnie, a nie, czekajcie. Tu jest za nisko. Gdzie my tu jesteśmy? Tutaj. Tego nie zapisałem. Okej, wracamy. Powiem wam szczerze, że tak jak mówię, no na łowcy demonów przeważnie było tak, że jak tam kilka razy, kilka miesięcy nie klikaliśmy lochów i potem na niego wracaliśmy sobie, to raczej te lożki, no kilka leveli wbijaliśmy na luzie, nie? Ale w ogóle do mnie dotarło, że przecież ja już większość lochów zamykam, nie? Nie licząc tutaj karuzeli z idolami, to sami zobaczcie, tu mamy już bossa, tu mamy bossa, tu mamy bossa. Te to są w ogóle lochy late game'owe, póki co nie do ruszenia, no i ta karuzela nam zostaje. Także no, wygląda to tak jak wygląda, nie? No ale dobra, klikamy tego Ipierre, zobaczymy jak nam tu z nim pójdzie. Nie lubię strasznie tak na takich niskich procentach klikać, bo to można w nieskończoność tak naprawdę próbować i też nie wiadomo, czy nam to wyjdzie. No ale okej, chociaż wiecie co, ostatnio mi pisaliście pod odcinkiem, nie pamiętam którym, ale chyba pod Paladynem, że skoro i tak tutaj kończę, to czemu nie wykorzystam tych surowców u kowala. I w sumie to nie jest taki zły pomysł. Ulepszymy tutaj Kunegundę przede wszystkim, bo ona jest chyba najbardziej potrzebna nam, można by powiedzieć. Chociaż to w sumie nie kosztuje aż tyle no nie, trochę kosztuje. Nie wiem, czy nam się uda w ogóle... Aha, tu mi nie ulepszyło razy 10, no właśnie, to też się buguje. Poczekajcie, tu sobie ulepszymy razy 10 również. Tutaj poulepszamy. Wszystko póki co na Kunegundę. Drugi, nie wiem kto w sumie, czy Barbar, czy Mag jest bardziej potrzebny, może Maga ulepszymy, jeżeli tam jacyś berserkowie. Mag się w sumie przyda, bo w tej karuzeli nie mają wcale jakiś tam dużych, dobra, tu mamy cyk, tu mamy 10, tu mamy również 10, okej, na Magusiu teraz, zobaczymy jak to wyjdzie. No tu broń nie odzyskamy, ale trudno, tylko tu już nie starczy nam, żeby wszystko razy 10 ulepszyć, no ale mówię, wszystko jedno, zawsze to lepiej ich wzmocnić w taki sposób. Tu mamy razy 10, tu mamy razy 10, tu jeszcze spróbujmy, okej, tu się jeszcze udało razy 10, no to musieliście, teraz już wam nie pokażę ile uzbieraliśmy metalów i kryształu, teraz już
musicie sobie po prostu sami zerknąć, zanim jeszcze ulepszyliśmy to wszystko. No i dobra, powiedzmy amulet razy 6, no i już tu nam powiedzmy buciki razy 4, tu jeszcze możemy rękawice raz, no i okej, to jeszcze raz, no i dobra, i zostało nam z tajemniczych odłamków bardzo, bardzo niewiele, ale teraz jeszcze zrobimy skana i zobaczymy. No długi odcinek nam wyjdzie, ale chyba okej, takie zwieńczenie tego S38, tego łowcy demonów, myślę, że zasługuje, żeby taki długi odcineczek, zawsze go sobie można, nie wiem, przyspieszyć, przewinąć do ciekawszych momentów, zrobić co tam będziecie uważać. No a my w tym momencie sprawdzamy, czy dużo nam dało to ulepszenie. No kryształów bardzo dużo. Okej, najpierw mamy teraz 0,20, natomiast na Homoridor mamy 0,05, a na Surtra mamy 0,01, czyli IPR nam wzrósł tam o powiedzmy 0,05-0,04%, Homoridor nam wzrósł o 0,01. No to za dużo nie dało, ale lepiej to wykorzystać niż nie wykorzystać, nie? Raczej z takiego założenia wychodzę. Chociaż no kurczę, powinno, wydaje mi się, że więcej to dać, zwłaszcza że Kunegundzie ulepszyliśmy, ale no mniejsza z tym. Nie wiem, jak tu w ogóle z brońmi stoimy też, czy mają jakieś lepsze, czy nie mają. No ale ja tu mam w ogóle jakieś stare rzeczy. No trudno, nie? Nie ma co. W sumie jak teraz, nie, teraz nie było weekendu epickiego, tydzień temu był, to mogłem poszukać i coś tam im spróbować pozamienić, ale dobra, siedzi, zobaczcie jak szybko, 0,20%, tak na ładnie poszło, zobaczmy, plus 51, stracimy pancerze, ale w dalszym ciągu mamy 50%, no a jednak 50 stat piechotą nie chodzi, okej, wymieniamy, cyk, tu sobie robimy odzysk klejnotu i od razu ulepszamy razy 2, tak jak było, razy 2 nie kosztuje praktycznie wcale tych odłamków, no i dobra, super, poszło nam, IPR w miarę szybko. Czemu mi się to przewija cały czas w dół? Lecimy. Jeszcze dwa lożki, tylko i wyłącznie. Kogo teraz mamy? Teraz mamy tego Mandzia, kurde. I to jest właśnie ten paladyn, z którym, no, będzie problem, ale nie wiem, zobaczymy. No bo jednak on nas bije tym fireballem i to bardzo mocno, jakby tu nie patrzeć, no ale mimo wszystko... No jakieś uniki, podejrzewam, że i Maguś tam mu sporo zrobi, jak... O, tam była, zobaczcie, bliska próba. Ej, no i właśnie, szkoda, że nie spojrzałem, ile mieliśmy procentów, ale tak coś myślałem, że jednak z tym Mandziem nie powinno być problemów, bo mówię, no fireballem nas mocno uderzy, a mimo wszystko, teraz mamy Boruciaka, to jest chyba Woj, mimo wszystko tutaj, okej, zręczność w ogóle dużo nam daje, ale może Kunegundzie lepiej wymienię, chociaż nie, Kunegunda plus 11, ale już nie mam w ogóle surek, żeby ogarnąć, no to nie, w ogóle nie ma sensu, tylko po prostu sobie rozmontujemy, niech będzie to w taki sposób i od razu możemy tu razy 3 ulepszyć, ten hełmik niech będzie. Tak coś czułem, nie? Bo to jednak mówię, ten fireball dużo nam bił, ale jak się odrodzimy, zobaczymy jak walka wygląda, jak Kunegunda zrobi uników, to wcale nie będzie taka duża... taki problem z nim, o może tak. Dobra, i teraz Boruciaka, zobaczmy. Boruciak to jest Woj, chyba z nim większy będzie problem niż w ogóle z tym Mandziem, tak szczerze mówiąc, ale też nie powinno być jakoś bardzo, dlatego że tak jak mówię, no Karuzea z idolami to jest jednak to, że oni nie mają jako właśnie taki wojownik czy paladyn za dużo HP, więc tutaj mocne hity wejdą i ten Boruciak nam padnie, więc no taką mam nadzieję, nie? Poczekajcie, jeszcze powiedzmy ze 100 grzybków na niego wydam, 100 prób, jeżeli nam nie padnie, to sprawdzimy procenty. Żałuję, że na tego Mandzia nie spojrzałem, bo może to by jakieś, wiecie, 0,10% i tak szybko padło. Tego się już niestety nie dowiemy, ale podczas walki może zobaczymy. W każdym razie zobaczymy, jak tu z tym Boruciakiem, chyba że nam padnie właśnie w te 100 prób, no to już nie będę zerkał, żeby już tu nie przedłużać. No ale okej, został nam jeden jedyny lock do pokonania, żeby wbić ten 500 level. Uda się. Troszeczkę już, powiem wam, w pewnym momencie traciłem nadzieję, ale uda nam się właśnie. Mam nadzieję, że no... musi się udać, no ja już teraz to go klikam po prostu, dopóki nie padnie, to jest Woj, to tutaj, no mówię, w końcu siądzie jakaś próba, gdzie Kunegunda tam zaszaleje albo my. Także z tym problemów nie ma. Dobra, jeszcze 10 grzybków, tak jak wam mówię, jeżeli właśnie chodzi o tego Boruciaka, no i padł, padł, mamy to. Dobiliśmy 500 level, zlagowało nam się, niestety osiągnięcie nie wyskoczy, nie będzie do miniaturki, szkoda, ale może tam przekleję z klasera. Często się bugują te osiągnięcia, ale nieraz też wyskakują, więc nie wiem od czego to zależy, no ale mamy to, dobiliśmy 500 level, muszę się tu przelogować, cyk, no i zobaczcie. Siadło, nie ma co mówić. Wydaliśmy na to 1200 grzybów około, na to klikanie lochów i to wszystko, co robiliśmy w tym odcinku. Także no wcale nie jakoś bardzo, bardzo
dużo, a mimo wszystko siadło, nie? Myślę, że siądzie. Tu teraz to możemy, myślę, że dalej nawet klikać. Nie chcę, tak jak mówię, wbić tego jeszcze levela, no ale teraz mamy Fifko, który jest berserkiem. On powinien paść w chwilę, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie zdążyłem sprawdzić też procentów na tego Boruciaka, ale no mówiłem, jak nie padnie w 100 grzybów, a padną dokładnie w 90, chyba 97 albo coś takiego. No i tak jak mówię, Fifko nam po raz kolejny padł. Tu mamy coś na inteligencję, plus 24, możemy wymienić, nie wiem po co, ale niech będzie i tak, chociaż nie, bo tu mamy ulepszone razy 10, to nie ma sensu, to od razu damy rozmontowanie. I kogo my teraz mamy? Teraz mamy Sosę, to jest mag, no i ciekawe, czy na tego maga? Nie, mag też, dobra, nie klikam tu dalej, bo jeszcze wbijemy 501 level, no ale teraz, kogo mamy? Teraz mamy Zebo. Zebo to jest tam chyba też paladyn albo berserk, zobaczymy, zaraz jeszcze spojrzę, jakie tu mamy w ogóle dalej procenty na tych, żeby wam powiedzieć. No i okej, tak jak mówię, który to jest? Jeszcze jeden, czyli możemy, powiedzmy, jeszcze rozmontać na przykład to, no nie chcę przebić tego 500-nego levela, żeby to ładnie zostało. Udało nam się, mamy to, od razu to osiągnięcie wam mogę pokazać, żeby nie było, jak to się w ogóle nazywa, super duper bohater. Taki mamy piękny upominek w klaserze, w ogóle ładnie wygląda, jak jest cała strona uzupełniona. Tu też mamy całą, tu tego naturysty nie mamy, ale tego błędu już nie popełniam, już na tych trzech postaciach mam tego naturystę zrobionego, więc już z tym nie będę się musiał na jakimś tam późniejszym etapie męczyć. Siadło nam to, bardzo jestem zadowolony, udało się, więc generalnie to możemy wam pozapisywać jeszcze. No i dobra, na koniec, zaraz obejrzymy te lochy, to w ogóle pierwsza sprawa. Tylko teraz wam pokażę, jak tu wyglądają jeszcze nasze procenty na tych kolejnych kolegów, żeby tu już na 100% wszystko wam zaprezentować, jak to tutaj nam siedzi. Znowu się pingwinek ładuje dość długo, no ale co ja poradzę, cyk, 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 no dawaj, dawaj, jak to tu wygląda. Boże, no kiedyś tak nie było. Dobra, na Zebo mamy 0,40, czyli on by padł również bez problemu. Na ten Hemoridor 0,04, na Surtra 0,01, no to wiadomo, się nic nie zmieniło. Na sami wiecie kogo 0,00, więc tak jak mówiłem. No i mamy jeszcze na Meduzę Not Possible, czyli to jest Góra Olimp. I na tą Karczmę Mrocznych Sobowtórów w dalszym ciągu Not Possible. Zobaczmy sobie teraz, jeżeli chodzi o tutaj tych ziomeczków naszych, poczekajcie, idole, czyli tak, teraz mamy na Zebo, zobaczmy, jak to dalej wygląda. Zebo to jest wojownik, Dalukart magiem, zasymulujmy sobie, kręci się, kręci znowu, nie mam pojęcia. No ale okej. Okay. Na tego maga mamy 7 na 18, 7%, więc pada bez problemu. Early Boy to jest łowca demonów w ogóle, to taka ciekawostka. Łowca demonów walczy z łowcą demonów. No ale okej, okay. Sprawdzamy, sprawdzamy, jak to tu na niego wygląda. O, na niego mamy, 0,14% tylko. To może byśmy się na tym 19 zatrzymali, co ciekawe. To dziwne, że na łowce mamy tak malutko. No ale dobra, niech będzie. Zerknijmy teraz na 20. 20 to jest Skate 702, to jest berserk. Też tutaj obczajmy. Raczej z berserkiem to nie powinno być problemów. No ale okej, zobaczymy. 2,70, czyli na luzie powinien paść przy tam odrobinie grzybów. No i na koniec Dorzer mag, zobaczmy. No mówię, ci magowi, w sumie ten mag największym blokiem, którego teraz mamy na druidzie, to mogę wam pokazać, póki się kręci, to jest ten, nie? Potem już raczej pójdzie z górki. W ogóle z druida chyba też niebawem nagram odcinek, bo już też dawno tutaj klikania lochów nie było. Okej, na Dorzera mamy 4,15. Czyli jedynym blokiem, jaki mógłby być, to byłby właśnie ten, co ciekawe, łowca demonów, Early Boy. No ale tam 0,14 to w sumie mniej więcej tyle co najpierw. No na pewno jakbyśmy musieli, to byśmy docisnęli, ale nie musimy, bo 500 level mamy. Standardowo, jak to ja, zapomniałem wam pokazać lożków. Wiadomo, szkoda by było tego nie dograć do tego odcinka, przekładać tam na kolejny i tak dalej, bo później to już i tak każdy zapomni. A myślę, że ciekawym będzie obejrzeć sobie te lochy i zobaczyć, jak tutaj po kolei wszystkich pokonywaliśmy, więc po prostu dogrywam i wkleję to tam jakoś w trakcie. Okej, lecimy. Co mamy pierwsze? Pierwszego mamy tego węża Midgardu, no i zobaczymy, jak z nim tutaj nam poszło. Po pierwsze barbar, który nie zrobił za dużo, jak sami widzicie. Maguś, z tego co widzę, też nie. Potężne dwie były dostał. No i mamy 1,2 mld. Zobaczmy Kunegundę. Okej, Kunegunda zbiła ponad połowę tego, co zostało. No to akurat bardzo, bardzo dużo. No i dobra, lecimy dalej, zobaczmy. Czy my tutaj się będziemy musieli odrodzić? Fajne te buły w ogóle wchodzą krytyczne. Tam było prawie 140
40 milionów, teraz unik, no niestety raz się tu musieliśmy odrodzić, 47 milionów, znowu potężna buła, no ale na sam koniec 252 miliony, także tylko i wyłącznie jedno odrodzenie i udało nam się tego węża Midgardu pokonać. Lecimy dalej, mamy Fenrira, zobaczmy, Fenrirowi Barbar nie zrobił za wiele, no Magus jeden kryt, mogły być, by być dwa oczywiście, bo to wiadomo, Mag w Berserka wali potężnie, no ale dobra, zobaczmy jak to tu wyglądało. Jeżeli chodzi o Kunegundę, tak czy siak, no jak widzimy, kierujemy oczywiście my i Kunegunda standardowo. Tutaj też dużo dość zrobiła, no i nam tak naprawdę zostało tylko i wyłącznie go dokończyć. Jeżeli tu się jakoś bardzo nie rozpędzi w naszą stronę, to no nie, jednak musimy się raz odrodzić, co ciekawe, no ale chyba tylko raz z tego co widzę. Dokładnie, i mamy 135 milionów, nie pokazuję wam itemków, bo wszystkie widzieliście, wszystkie raczej zresztą, może nie wszystkie, ale większość podmieniałem. Lecimy dalej, Paszcza Taurona, teraz znowu wojownik z kolei, zobaczmy jak z nim to wygląda, Barbar mu za wiele nie zrobił, Maguś, no kryt jakiś tam siat powiedzmy, ale niech nie za duży, nie za wiele. Lecimy dalej, 1 700 000 000 i Kunegunda sama zbiła 700 milionów HP, więc dużo, i zobaczmy jak to teraz z naszej strony wygląda. No jak siadają kryty, to fajnie, szybko mu to HP schodzi. Teraz zobaczcie, 240 milionów kryt, mamy pierwsze odrodzenie póki co i z tego co widzę chyba ostatnie. No dokładnie, znowu tylko raz musieliśmy się odrodzić i ten loszek nam padł, także no też bez jakichś tam nadzwyczajnych problemów, można by powiedzieć. Lecimy dalej, Aipierre, dobra, to już był ziomeczek, na którego no były z nim problemy, nie ma co ukrywać, więc zobaczmy jak to tu z nim wyglądało. Barbar coś tam zrobił, no mówię, to jest to, że oni nie mają jakoś bardzo dużo HP, więc w miarę to wygląda. Połowę HP mu zbił sam Barbar i Maguś, więc no to bardzo duży plus. Tutaj zobaczcie, uniki, cyk, a to widzę, że my nawet nie walczyliśmy, no właśnie, to jest to. Kunegundy nawet nie drasną, przypominam 0,20% na ten loch i tak się udało go bez problemów pokonać, no ale okej. To jest właśnie to, o czym mówiłem z tą karuzelą z idolami. Lecimy dalej, Barbar, o, tu mu nie zrobił prawie nic, Maguś zablokował, no Maguś fajna buła, to chociaż tyle. Zobaczmy jak Kunegunda, tutaj 107 milionów, no coś tam go dziubia, to co mówiłem, jakieś uniki, póki co sam Fireball, no i wygląda na to, że znowu nas nie ma na liście, znowu Kunegunda go pokonała, boże, coś pięknego. Kunegunda sama ten loch, tą karuzelę z idolami kończy, w ogóle nie musieliśmy tu walczyć, co ciekawe. Lecimy dalej, teraz, no i tu już po tym wbiliśmy, jeżeli się nie mylę, chyba tak, nie? Tu już, w sumie to czekajcie, może tak sprawdzę, dokładnie, tu już wbiliśmy ten 500 level, no i teraz zrobiliśmy sobie tylko dwa loszki, żeby spojrzeć jak to wygląda. No właśnie, zobaczcie, Maguś mu za 520 milionów maknął kryta, to jest oczywiście Berserk, wiadomo, przypominam. No i teraz mamy 214 milionów od Kunegundy, znowu nie musieliśmy walczyć, kolejna karuzela z idolami, coś pięknego. I zobaczmy na koniec, jak, o, tu już walczymy, bo tu już jesteśmy na liście, no tak, bo to jest mag w sumie. To tu raczej wszystkich na hita ściąga, patrzcie jaka tam była, no i my na koniec niecałe 200 milionów, no ale bardzo przyjemne są te walki, musicie przyznać, z tą karuzelą z idolami, kryt za kryt, szybko to idzie, nie ma jakichś tam okropnie długich wymian, jakichś tam hitów, nie, no hity są potężne, ale tak jak mówię, nie wiadomo jak długo, tylko chwila, moment i walka się kończy, więc bardzo, bardzo przyjemne. Dobra, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o oglądanie loszków. Dobra, lecimy, co my tu mamy, 50 maurę, więc również bardzo fajnie, 500 level, 50 aura, tak to wygląda. Start oczywiście tej postaci 3 kwietnia, od tamtej pory no minęły, tak jak wam mówiłem na początku, 2 lata i ponad 1 miesiąc. Nie wiem jak to wygląda względem Paladyna, nie wiem jak to wygląda względem Berserka, ale to tam kto śledzi, to na pewno sobie ogarnie. W każdym razie no grunt, że udało nam się po prostu to dobić, czas nie jest zły, przypominam, że gram tutaj, to myślę, że warto powiedzieć, od 400 poziomu na golda, więc dlatego to też tyle trwało, no ale w każdym razie tak to po prostu wygląda, chyba na Paladynie o tym nie wspomniałem, no a jednak jest to warte, żeby o tym wspomnieć. Dobra, co my tu mamy dalej, a ręka wygląda tak, no to już wiadomo, że raczej tutaj specjalnie mam to ulepszane na 1, dlatego że po prostu pokazuje mi się na tej liście tu, żeby tą arenę rozbudowywać, a po prostu tak to mam, o, odznaczony ptaszek i mnie to nie denerwuje, no ale wiadomo, odkąd mam maksy, to już na tej arenie nic nie robię. Jeżeli chodzi o surki u kowala,
to widzieliście wcześniej, jak wyglądały, bo potem musiałem to poulepszać. Jeżeli chodzi tutaj o Wiedźmę, no to nie ma za bardzo co pokazywać. Zaraz wam pokażę statystyki, jeszcze klaser, no ale okej. Jeżeli chodzi o pupilki, kolejna sprawa, no to wyglądają w tym momencie tak. Wszędzie już mamy zrobioną ponad połowę, nawet już bym powiedział, że no tutaj już nawet ogień się zbliża do 2500, jak sami widzicie. Generalnie wygląda to, można by powiedzieć, że całkiem nieźle. W każdym razie tu mamy tak, tutaj tak, to chcę to sobie może zatrzymać, tutaj tak i tutaj tak to wygląda. Te pupile akurat tu jeszcze mamy, zobaczcie, sporo tych jedzonek, teraz były te eventy pupili, więc szło to w miarę okej. Możemy w sumie jeszcze ataki porobić, od bardzo dawna tu robię od lewej do prawej, raczej większość wygrywam, no ale wiadomo, zdarzy się przegrać. Teraz się udało 5-0 na koniec, jak zawsze kończymy jakąś postać, to od razu wygląda to właśnie w taki sposób. Dobra, jeżeli chodzi o budynki w twierdzy, no to w tym momencie skarb jest na poziomie 45, więc całkiem nieźle, wydaje mi się, jeżeli o niego chodzi. Dalej mamy kopalnię klejnotów, 72 poziom, buduje się 73. Jak ja tu robiłem, nie pamiętam dokładnie, ale chyba tę kopalnię leciałem do 60 poziomu i później sobie budowałem skarbiec, który właśnie mamy już na 45 poziomie. Wiadomo, że tam skipowałem i tak dalej, no ale mniej więcej taką taktykę uważam, że jest w miarę niezła, no chyba że ktoś po prostu tak jak ja na W50 lepiej woli sobie rozbudować najpierw ten skarbiec, potem kopalnię, bo tam po prostu ścigać się z tymi, co tam skipują wszystko, nie miało sensu. No ale mówię, kopalnia, jeżeli o nią chodzi, to od 60 poziomu w górę już takiego boosta do klejnotów nie daje, więc na tym 60 dobrze jest zatrzymać się, kopać sobie te gemy, powoli wymieniać, no a w międzyczasie budować skarbiec, bo jednak to dodatkowe miejsce jest bardzo ważne. Dobra, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o podziemia, no to wiadomo, wszystko na maksa, no i kopalnia złota na poziomie 56. W tym momencie tak to wygląda. No już na 500 poziomie powiem wam, że bardzo nam ta kopalnia dużo tego złota produkuje. Często już po nocy niestety tutaj już mam zapełnione, więc troszkę tego golda przez noc tracę, no ale co zrobić? Tak to wygląda na wyższym levelu. Gildyjka, to co już mówiłem ostatnio, jedna z lepszych, jak nie najlepsza, jaką w ogóle stworzyłem kiedykolwiek, bardzo mi się udała, bardzo jestem zadowolony z niej, cały czas jak widzicie aktywność na fajnym poziomie tutaj się utrzymuje, tu mają dwie osoby, widzę, że jeden dzień, no ale nikt jeszcze nie jest na czerwono, także w miarę nam się to udaje. Kto ogląda z gildii, to oczywiście bardzo dziękuję za wspólną grę, z wieloma osobami gram tam, czy to na W50 wspólnie, czy tam generalnie na S40 na przykład, więc z wieloma osobami mówię, jakiś tam kontakt jest, zresztą ja na Discordzie gildyjnym cały czas będę i tak dalej, więc tu nie ma problemu. Dziękuję oczywiście wszystkim za grę. Dziękuję każdemu, kto jest tutaj z nami, kto nam zaufał, bo serwer miał różne zwroty akcji, dużo się działo i tak dalej, już nie ma co się na ten temat rozwodzić, ale jednak dużo osób w międzyczasie do nas doszło. Nie jest tak, że dużo osób w ogóle, które grały z nami od startu, pokończyło, więc no jednak musieliśmy tutaj za... Jest kilka takich, co grałem od startu, wiadomo, ale jednak musieliśmy tu powymieniać i tak dalej, więc fajnie, że nam zaufali, już od dłuższego czasu ten skład jest stały, no i to jest skład, który na tej serwerze ma top 1. Bardzo się cieszę, że mi się udało właśnie taką gildyjkę stworzyć, tak jak mówię, jedna chyba z lepszych i podejrzewam, że już takiego składu raczej nie przebije na żadnym serwerze, raczej, bo wiadomo, różne rzeczy się mogą dziać, no ale tak mi się przynajmniej wydaje. Także no, tutaj oczywiście mamy 10-głową hydrę, już do 11 dobijaliśmy, jak tam, nie wiem czy wiecie czy nie wiecie, no ale 11 już było po tej aktualizacji, nie wiem czy nie 12 nawet na pewno 11, a i 12 nie wiem, ale nieważne. No, więc tak wygląda gildyjka, oczywiście dziękuję wszystkim za wspólną grę, ale tu wam jeszcze na spokojnie wiadomość na gildię puszczę później. Co dalej, sala chwały, co was może interesować, to w tym momencie tak to wygląda, tu jak widzicie, no na przykład Coto Paxi grał z nami, nagle przestał, musieliśmy go wymienić, Xargac, tak samo Synuś, tak samo był u nas, Bozo nie był u nas akurat, więc no jak widzicie Spark grał z nami, nie, Wieniek nie grał z nami, kto tutaj jeszcze, poczekajcie, tu kilka osób z innych gildii, tutaj też...
No ale w ostatnim czasie, tak jak mówię, sporo mimo wszystko niestety tutaj pokończyło. Więc dobra, jeżeli chodzi o gildię, o ranking, tak to wygląda. Dzisiaj Martin wbił 501 level, miał w ogóle 499 chyba dzisiaj miał kalendarz i też dobił sobie po prostu, bo mu tam niewiele brakowało, także dwa levele mu wleciały, dzisiaj wbił 501. Jeżeli chodzi właśnie o kolejne 500, no to mamy wiadomo Krzysia, który wbił w ogóle jako pierwszy na serwerze, to już nagrywałem osobny odcinek, także to wiecie. Jeżeli chodzi dalej o tutaj widzimy Georgia 503, on chyba cały czas widzi w expa, tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj Blood Knighta mamy 504, on raczej też idzie cały czas w expa. No ale statystyki na przykład możemy sobie z Blood Knightem porównać, bo jednak jesteśmy w miarę podobni. On tutaj zręczności ma tyle samo, nawet więcej w sumie, o 500 więcej niż my. No ale wytrzymałości ma zaledwie 4000, gdzie mamy 14000, więc no ja tutaj bardziej to tak rozbiłem, ale to też nie jest głupie, bo jednak w walce na przykład bezpośrednio ze mną dużo mu daje ta zręczność, nie? No ale dobra, więc póki co 500 leveli na serwerze jest raz, dwa, trzy, cztery, no i tutaj gdzieś, a i 5, tak? Chyba tylko 5 osób. No więc nieźle, nie? Więc tak czy siak koniec końców nieźle, tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że szło się od 500 levela na golda. Gildyjki wyglądają tak w tym momencie, no dużą tu mamy przewagę, to co już wam pokazywałem, więc no tak jak mówię, jestem super zadowolony, zwłaszcza że jak początek serwera był, to byliśmy tam gdzieś około top 5, potem top 4 i tak powolutku, powolutku w górę, więc tutaj małymi kroczkami udało nam się naprawdę dużą przewagę wyrobić. Twierdzę, raczej nic ciekawego, ten ranking wiadomo jak wygląda. Jeżeli chodzi o pupilki, to w tym momencie jesteśmy top 2, tak? Zobaczcie ile tu osób bez gildii w ogóle, a i tak niektóre już bardzo dawno temu skończyły grę, a i tak się w tym top 30 utrzymują, no ale ranking pupili wiadomo jak wygląda. No i podziemia myślę, że również nic tutaj za bardzo ciekawego. Dobra, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją postać jeszcze. Tak wyglądają statystyki, po około powiedzmy 1500 boki, HP 14000, tu mamy 43000 zręczność, szczęście mamy 1700, no i pancerz wygląda tak. Jeżeli chodzi o sam klaserek, oczywiście itemki ulepszone razy 15, to co już wam pokazywałem. No i jeżeli chodzi o sam klaserek, no to co, tu mi brakuje naturysty, oczywiście mogłem go bez problemu zrobić. Tutaj mam wszystko, tu mam wszystko, ej, to nawet nieźle te osiągnięcia wyglądają, same można powiedzieć, że się wbijają. Ulepsz wszystkie budynki do 15 poziomu, no to wiadomo, to jeszcze by nam długo, długo z tym zeszło. Wszystkie budynki do najwyższego poziomu tak samo, 49 poprzednich osiągnięć, no to ej, to w sumie jakbyśmy zrobili tego na turystę, no to podejrzewam, że jeszcze z rok może, może tam ze dwa i już raczej byśmy mieli te wszystkie do tej strony zrobione. Co mamy dalej? Tutaj wszystko, ukończ mroczny hemoridor, no już nam brakuje niewiele, tak samo szkołę magii, również nam niewiele brakuje, resztę mamy zrobioną, nordyccy bogowie tak samo, ostatni nam został. No i Góra Olimp, ten Hades, no tutaj na pewno byśmy długo, długo czekali, żeby właśnie to zrobić. No i ta Karczma Mrocznych Sobowtórów tak samo. No ale generalnie osiągnięć większość oczywiście wiadomo, mamy zrobionych. Klaserek tak wygląda, 97,77. Wiadomo, że teraz nam brakuje do klasera tylko i wyłącznie tych ostatnich potworów tutaj właśnie z tej karuzeli z idolami. Jak widzicie, tych nam dodało. No i jeszcze nam brakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć i byśmy mieli już 100%. To wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę. Koniec tego łowcy demonów, ale to co wam mówiłem na początku odcinka, będziemy się bardziej bawić teraz. Będziemy jakieś serie na takich serwerach pomiędzy tych serwerów tryhardowych, że tak powiem, będziemy coś tam for fun sobie zakładać i tak dalej, więc po prostu śledźcie streamki, śledźcie kanał, wszystko, o wszystkim będę informował. Chyba wszystko, także zostawiajcie tego kciuka w górę w tym momencie, subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama, zostawiajcie komentarze, jeżeli macie jakieś pytania co do tej postaci, to oczywiście pytajcie również. I chyba tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, żegnamy się z tym łowcą demonów, ale mam nadzieję, że serijka wam się podobała. No i co? Wszystko, nie? Wszystko, co wam miałem powiedzieć, to powiedziałem. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!